Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak pozbyć się większości błędów w kodzie. Jest na to co najmniej kilka sposobów, niektóre są oczywiste, niektóre są trochę mniej oczywiste. Ja starałem się wybrać te najlepsze i dzisiaj właśnie o nich opowiem. Zapraszam. Cześć, ja nazywam się Mateusz Dąbrowski i witam Cię w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj będziemy rozmawiać o błędach. Błędy są jedną z takich rzeczy, która zajmuje... Pro początkującemu programiście bardzo dużo czasu, i dzisiaj opowiem o tym, jak pozbywać się tych błędów, albo jak po prostu ich nie robić, albo jak minimalizować ryzyko, że te błędy w ogóle powstaną. Im mniej błędów, tym będziesz miał oczywiście więcej czasu na tworzenie nowych funkcjonalności, pisanie kodu, czy na rozwijanie się jako programista. Jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji. Jeśli film Ci się spodoba, to zostaw proszę łapkę w górę, ewentualnie podziel się komentarzem. A zaczniemy od Solid. Nie będę tutaj omawiał wszystkich reguł związanych z Solid i jak to wpływa ogólnie na kod. Natomiast miałem kiedyś na rozmowie rekrutacyjnej takie pytanie, jaką regułę z Solid uważam za najważniejszą i dlaczego. I. Odpowiedziałem wtedy w ten sposób, że najważniejszą moim zdaniem regułą jest reguła Single Response Stability Principal, czyli ta pierwsza reguła od literki S w solidzie. I dlaczego ona jest najważniejsza moim zdaniem? Może pokrótce. Opowiem, co ta reguła oznacza. Single Responsibility Principal oznacza to, że klasa bądź metoda bądź jakiś moduł może mieć tylko jeden powód do zmiany. To oznacza tyle, że nie powinniśmy czy tej jednej klasy, klasa jest tutaj, czy metoda nawet jest tutaj bardzo dobrym przykładem, nie powinniśmy tej jednej klasy i tej jednej metody używać w wielu miejscach. Niezwiązanych tak, jakby ze sobą. W takim sensie, że mamy moduł i w module mamy jakąś klasę serwisową. To tej klasy serwisowej nie powinniśmy używać w 10 innych modułach, bo zostanie właśnie złamana zasada, zasada single responsibility principle. Oznacza to, że Klasa będzie wykorzystywana w wielu miejscach, więc będzie wielu aktorów, którzy będą mogli oddziaływać na tą klasę w taki sposób, że będzie ona musiała być zmieniana. I jak to się objawia? Objawia się to w taki sposób, zwłaszcza w środowiskach czy w projektach, gdzie nie pisze się testów jednostkowych, to objawy tego są bardzo charakterystyczne, czyli dostajemy na przykład jakieś zadanie, że jest jakiś błąd. Znajdujemy odpowiednie miejsce, załóżmy, jest to ta na, nasza klasa, którą omawiamy, i poprawiamy błąd w tej klasie. Wrzucamy na produkcję. Po chwili czy tam po kilku dniach okazuje się, że przestało coś działać w kilku zupełnie niezwiązanych miejscach. Oczywiście nie mieliśmy testów, więc nie mogliśmy wykryć, że inne rzeczy się popsuły. I kiedyś właśnie pracowałem w kilku takich projektach, gdzie, gdzie nie było testów, i takie działanie było bardzo charakterystyczne i często się zdarzało, że ktoś poprawiał coś w jednym miejscu, natomiast wszystkie pozostałe miejsca się psuły. Zupełnie ze sobą niezwiązane. Jak naprawić taką rzecz? Oczywiście stosować zasady Single Responsibility Principal, czyli klasa, metoda, czy też moduł, Muszą mieć jeden powód do zmiany, czy też istnienie jeden i tylko jeden aktor, który powoduje zmianę w danej klasie czy metodzie. I dzięki tej zasadzie możemy się chronić przed takimi niekontrolowanymi wybuchami w różnych miejscach aplikacji. Więc zasada single responsibility principle jest tutaj kluczowa, bo powoduje, że nie używamy danej klasy w różnych kontekstach. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich klas, tylko raczej powiedziałbym, że dotyczy to na przykład naszych klas, które zabierają jakąś logikę biznesową i metod, które zabierają to taką logikę Biznesową. Natomiast są takie klasy jak klasy utilsowe, narzędziowe klasy, których możemy używać w wielu miejscach, i tutaj nie będzie tego problemu. Oczywiście, jeśli zdarzą się w nich błędy, to trzeba już te błędy poprawić w taki sposób, żeby w różnych miejscach nie powodować kolejnych błędów. I pomagają oczywiście tutaj w wykryciu takich problemów e, testy jednostkowe, o których też za chwilę sobie. Powiemy A więc Single Responsibility Principal pomaga nam ograniczyć tą ilość błędów powstających w różnych miejscach aplikacji w sposób niekontrolowany. Kolejna rzecz, która nam pomoże w uniknięciu różnych błędów, to jest utrzymanie kodu w jak najlepszej kondycji. Czyli mam tutaj na myśli takie rzeczy, jak niestosowanie niepotrzebnych komentarzy. Napisanych jeszcze w jakiś byle jaki niechludny sposób, unikanie niepotrzebnych pustych linii, unikanie niepotrzebnych spacji, dobre sformatowanie kodu. Oczywiście są to takie bardzo proste rzeczy i bardzo e, takie wydaje się, że mało znaczące. Natomiast jeśli mamy dużo pustych linii jeśli mamy źle sformatowany kod, jakieś dodatkowe spacje, jeśli nie trzymamy się jakichś ogólnie przyjętych reguł, jeśli chodzi o formatowanie kodu, to taki kod dużo gorzej się czyta i dużo gorzej się poprawia i dużo gorzej się po prostu z nim pracuje dlatego jeśli ciężko pracujecie się z jakimś kodem no to ryzyko powstania błędów jest dużo większe I Oczywiście do utrzymania kodów w dobrej kondycji przydają się tutaj oczywiście zasady clean code które są zawarte w książce Wujka Boba o tym samym tytule i warto oczywiście tą książkę na pewnym etapie rozwoju sobie przyswoić natomiast nie jest to książka Taka pierwsza książka, którą powinien przeczytać każdy junior, ale raczej powinna ją przeczytać osoba, która już umie programować, już umie pisać aplikacje, i, i teraz potrzebuje takich dodatkowych wskazówek, jak to robić poprawnie i jak to robić najlepiej. Kolejna zasada zaczepnięta z to to, że wszystkie metody i klasy powinny być stosunkowo małe. Jeśli zawierają dużo kodu, to trzeba wydzielić jakieś fragmenty, podzielić to w odpowiedni sposób, żeby ten kod przez to był bardziej czytelny. O wiele lepiej czyta się i poprawia metodę, która ma 5-7 linii kodu niż taką metodę, która ma... Tych linii 200 czy 300, zwłaszcza kiedy jest tam wiele ifów, wiele pętli i wiele takich konstrukcji, które potencjalnie zawsze powodują dużo błędów. E, więc warto wydzielać różne kody, warto wydzielać na przykład e, kod, który jest odpowiedzialny za mapowanie do mapperów. E, warto wydzielać klasy utilsowe. Czyli takie klasy narzędziowe, w których możemy zawrzeć kod, który robi jakieś konkretne rzeczy. I też, jeśli macie jakieś klasy biznesowe, to też czasem warto je podzielić na dwie albo trzy, a nie trzymać całego kodu w jednym serwisie, który będzie miał kilka tysięcy linii kodu, bo taki kod zawsze bardzo słabo się czyta i bardzo słabo się edytuje. I to jest jedna z takich kluczowych reguł, jeśli chodzi o Dobrą jakość kodu, im mniejsze metody, im bardziej zwarte, tym lepiej. Kolejna rzecz to oczywiście testy jednostkowe, i myślę, że dzisiaj to już jest taka dosyć oczywista rzecz. Natomiast często zdarza się tak, że w jakimś projekcie są pisane testy, ale często programiści nie piszą ich w odpowiedniej ilości. Często nie testują tych wydawać by się mogło, że mało istotnych rzeczy. Natomiast jeśli mamy gdzieś IFA z jakimś warunkiem, to ten warunek zawsze powinien być przetestowany. Natomiast wielu programistów podchodzi do tego w sposób taki dosyć luźny, że nie wszystkie rzeczy powinny być przetestowane. Oczywiście nie, nie, nie musimy pisać testów tak, żeby pokrycie kodu było 100%, ale tam, gdzie mamy jakieś warunki, to warto to zawsze przetestować. I wielu programistów niestety, mimo że, że w projekcie są pisane testy, to, to jednak tych testów nie pisze. I teoretycznie mamy testy w projekcie, ale do części kodu te testy po prostu nie powstają i ważniejsze, że nie powstają te testy do kodu, który powinien być przetestowany. Więc warto tutaj też robić code review i wyłapywać te miejsca, które nie są przetestowane. Też tutaj można się wspomagać narzędziami takimi jak Jacoco, które pokazuje pokrycie kodu i wtedy po prostu gdy odpalamy sobie testy z pokryciem, to widzimy, które części Klasy, czy, czy które części metody nie są pokryte testami. Kolejna rzecz, o której tu powiem, to już taka trochę mniej oczywista sprawa. I trzeba by było się tutaj zastanowić w ogóle nad genezą błędów, czyli jak błędy powstają. Często oczywiście błędy powstają w sposób bardzo przypadkowy. Zrobimy literówkę w warunku, na przykład zamiast większy zrobimy mniejszy, zapomnimy przetestować, akurat ten jeden mały warunek albo ten warunek wyda nam się na tyle mało istotny, że po prostu nie napiszemy do niego. Testu, i mamy oczywiście jakiś mały błąd. Do tego dochodzą jakieś literówki, które gdzieś tam też się zdarzają i wiele, wiele innych drobnych rzeczy. Natomiast często też błędy powstają z tego, że zakładamy, że coś będzie działać tak, jak my myślimy. I problem jest taki, że zwykle tak się nie dzieje. Że zwykle jest tak, że rzeczy działają w pewien określony sposób i my możemy nie znać sposobu, w jaki sposób działają te rzeczy i zakładamy, że działają inaczej, bo myślimy, że działają tak, jak my myślimy, a nie tak, jak w rzeczywistości działają. I, I to jest taki dosyć duży problem. E, zwłaszcza e, programiści, którzy już trochę pracują, e, powiedzmy rok, dwa i już sobie wyrobili pewne nawyki, i niekoniecznie te nawyki są dobre. A może się okazać tak, że ktoś e, przez jakiś czas myślał, że coś działa w taki sposób, a później się okazuje, że działa zupełnie inaczej. Ja miałem masę takich sytuacji. Przez, przez te wszystkie lata, gdzie programowałem, że myślałem, że coś działa właśnie w ten sposób, bo albo nie doczytałem, albo przeczytałem w jakimś źródle, że to działa w jakiś konkretny sposób. A później, niestety, okazywało się, gdy już nabierałem doświadczenia, gdy trochę pracowałem, gdy miałem czas po prostu, żeby sprawdzić, jak coś faktycznie działa, to wtedy okazywało się, że, że to działa zupełnie inaczej I, i czasem działo się to tak po kilku latach, i niestety to moje myślenie, że coś działa w dany sposób, było tutaj po prostu błędne. I często błędy właśnie biorą się z błędnego myślenia, z tworzenia błędnych założeń. Zakładamy pewne rzeczy, no niestety rzeczywistość nie dostosowuje się do tego, co my, co my myślimy, tylko po prostu rzeczywistość jest już jakaś i to my powinniśmy się do niej dostosować i do tego, jak działają narzędzia. Często też gdzieś tam w internecie, na grupach, czy ktoś do mnie pisze, jest tak, że pewne osoby myślą, że w programowaniu jest jakaś Magia, że pewne narzędzia działają w jakiś taki magiczny sposób. Coś gdzieś, coś takiego niezwykłego, i, i często gdzieś tam różni ludzie piszą, że wiesz, to tak działa, tu jest taka magia i i coś w tym stylu. Natomiast w programowaniu nie ma żadnej magii. To po prostu nie istnieje. Rzeczy działają tak, jak działają, tak jak je ktoś stworzył. Oczywiście w wyniku pewnych, pewnego skomplikowania kodu, jakiegoś narzędzia pewne rzeczy mogą działać w taki bardzo nieintuicyjny sposób i, i z tego wynika to, że niektórzy postrzegają to jak jakąś magię, natomiast te rzeczy ktoś stworzył w jakiś konkretny sposób i one mogą działać tak, a mogą działać inaczej, mogą być w jakimś oprogramowaniu błędy i mogą z tego wynikać różne problemy. Natomiast nie ma w tym żadnej magii, po prostu albo Wiemy, jak coś dokładnie działa, albo tego nie wiemy, I, i to działa w jakiś konkretny sposób. I przykładem tutaj mogą być przeróżne biblioteki, takie jak na przykład Hibernate. I tutaj chyba najczęściej się spotykam z tym, że tam jest jakaś magia, tam coś się dzieje, tam, tam są jakieś różne dziwne rzeczy. Nie ma tam oczywiście różnych dziwnych rzeczy, tylko jest jakieś konkretne działanie, działa to w konkretny sposób, ponieważ jest tam wiele opcji bardzo przeróżnych w zależności od tego jak zrobicie na przykład sobie mapowanie na encjach jakich parametrów użyjecie w anotacjach od tego zależy bardzo wiele i od tego zależy to jak konkretne rozwiązanie będzie działać i czasem jedna flaga ustawiona gdzieś tam w adnotacji zmienia zupełnie działanie tego narzędzia, czyli na przykład Hibernate może generować w inny sposób zapytania, które wysyła do bazy danych. I niestety takich rzeczy trzeba się nauczyć, dowiedzieć, jak to działa. Jest bardzo dużo materiałów na ten temat. Ja też zrobiłem kurs o Hibernate, do którego oczywiście zapraszam gdzieś w opisie, oczywiście, jak zwykle jest link, i trzeba oczywiście pamiętać, że że to wszystko działa w określony sposób, tylko być może ty nie wiesz jeszcze jak to działa. Więc zamiast tworzyć założenia, że to działa w konkretny sposób, lepiej jest stworzyć założenie, że OK nie wiem do końca, jak to działa. Muszę na przykład to przetestować. Napiszę test jednostkowy. Do Hibernate'a napiszę test integracyjny. Możemy pisać testy integracyjne do, e, na przykład na poziomie kontrolera. Ale też testy integracyjne możemy napisać i na poziomie serwisu, i też możemy na poziomie repozytorium, na przykład Spring Data możemy napisać testy integracyjne, więc możemy sprawdzić dokładnie, jak to działa. I oczywiście też pomaga tutaj bardzo dokumentacja, która jest stosunkowo obszerna, ale, ale zawiera bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy. Natomiast ta dokumentacja też nie jest ostateczna, bo niekoniecznie wszystko musi być tak ładnie opisane, że, że my od razu to zrozumiemy. Więc czasem, żeby nie popełniać błędów, trzeba wątpić trochę swoje przekonania. Czasem trzeba trochę wątpić swoje umiejętności i po prostu sprawdzać, jak coś działa i sprawdzać to do końca w ten sposób, że nie zostawiamy sobie jakiejś tam małej furtki, że OK, to chyba działa tak. Tylko raczej sprawdźmy, jak do końca to działa, jak to jest zrobione. Zapytajmy gdzieś na stack overflow, zapytajmy kogoś na jakiejś grupie. Jeśli nadal mam wątpliwości, to staramy się drążyć temat aż do rozwiązania go, bo być może ta wiedza będzie nam potrzebna przez najbliższe kilka lat. I dzięki temu, że raz sprawdzimy to dobrze, do końca, Będziemy w przyszłości już bardziej pewni pewnych rzeczy i nie będziemy się zastanawiali, jaka magia się tam dzieje, tylko po prostu będziemy wiedzieli, że to działa w ten sposób. Więc podsumowując, rzeczy nie działają tak, jak powinny, tylko działają w jakiś konkretny sposób, tak jak je ktoś zaprogramował, i trzeba po prostu tylko dowiedzieć się, jak one działają i jak zostały zaprogramowane. I to już wszystko w tym vlogu. Mam nadzieję, że Ci się spodobał. I jeszcze raz, jak zwykle, zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, zostawienia łapki w górę i podzielenia się swoją opinią w komentarzu. Dzięki i do zobaczenia w następnym materiale.